szkabel tyła Cię zmieniła i czy warto? Bum! I bum, teraz jestem tu. Hu! I ta moja ściana właśnie wygląda tak, a nie inaczej. To zdjęcie jest dzięki Haruwie Ciężkiej. Okej, a więc hej, witajcie już w drugiej części, gdzie odpowiadam na pytania, które Was nurtują, frustrują i nie wiem jeszcze co odnośnie szkoły baletowej. Na wstępie chcę powiedzieć, że jestem uczennicą już drugi rok ogólnokształcącej szkoły baletowej imienia Romana Turczynowicza w Warszawie, a wcześniej, dwa lata wcześniej, chodziłam już też przez dwa lata, czyli doszłam do drugiej klasy, do ogólnokształcącej szkoły baletowej imienia Janiny Jarzyrownej Sobczak w Gdańsku. Czyli można powiedzieć, że jestem już teraz w piątej klasie i doszłam do drugiej. Dobra, bez przedłużania zacznijmy. Czy szkoła baletowa Cię zmieniła i czy warto? Czy szkoła baletowa mnie zmieniła? Oczywiście. Na lepsze, wydaje mi się, że w sumie chyba tak. I czy warto? Oczywiście, że warto. Jeśli kochasz to, to warto, naprawdę. W której klasie zaczęłaś tańczyć na puentach? Odnośnie tańca na puentach, to zależy od nauczycieli. I ja zaczęłam w drugiej klasie, a na przykład dziewczyny z Warszawy, które z mojej klasy, zaczęły pod koniec pierwszej. I po prostu to zależy od nauczyciela, zależy od grupy. Czy dieta w balecie jest bardzo ważna? Tak, bo nie możemy wyglądać jak takie pulpety, jakieś ziemniaki. Czy poziom nauki zwykłej w szkole baletowej jest wysoki? Nie powiem, że jest niski, ale nie powiem też, że jest jakiś wielki, wysoki, bo jeśli chodzi na przykład o później, to matwis to na pewno to nie jest, ale też nie jest to mega niski poziom. Ślicznie tańczysz, kocham Twój optymizm, pozdrowienia, jej dziękuję, jesteście kochani. Czy trzeba dużo kupować takich rzeczy typu baletki, puenty, stroje? Tak, tego jest dużo i ja właśnie teraz robię tutaj porządki wiosenne i wzięłam, mam taką wielką torbę z moimi puentami. Poczekajcie. To są wszystkie moje puenty, które wcześniej miałam. Jest ich mega dużo. To jest wszystko za moje pieniądze. W tym sensie, że szkoła nam tego nie funduje. Niestety nie jesteśmy w Rosji i niestety nie fundują nam tego, więc po prostu jeśli ktoś jest biedny, teraz to powiem szczerze, to nie stać go. Wiecie, naprawdę ja, jak kupowałam ze swoje pieniądze, to normalnie aż mi się ręka trzęsła, ile puenty kosztują. To jest straszne. I stroje, baletki, wszystko musi być nowe i wszystko musi być ładne i wszystko, no... Ja puenty zmieniam co 3 miesiące, a puenty to jest drogie, strasznie są, więc... No, mój portfel już jest pusty, powiem tak. Czy w szkole baletowej jest taki rygor, jak mówią? I to powiem tak, jakby to zależy, co Twoim zdaniem znaczy rygor. Najcudowniejsze wspomnienie z początku szkoły baletowej. Najcudowniejsze, dużo tego jest, chyba jak się dostałam. Ja płakałam ze szczęścia, moja mama płakała z tego, że musi mnie oddać do internetu, więc... Czy przed baletem macie rozgrzewkę, czy na przerwie przed lekcją sami się rozgrzewacie? Na przerwie przed lekcją sami się rozgrzewamy. Miałaś dużo zaległości na początku, skoro doszłaś do drugiej klasy baletowej? Miałam. Powiem szczerze, że miałam, ale się nie poddawałam, walczyłam i bum! I bum, teraz jestem tu. Hu! I ta moja ściana właśnie wygląda tak, a nie inaczej. To zdjęcie jest dzięki Haruwie Ciężkiej. Czy masz jakieś rady, jak dostać się do szkoły baletowej wyżej niż pierwsza klasa baletowa? I to już mówiłam we wcześniejszym części, czyli po pierwsze, nie bać. Czyli nie stresować się i nie obgryzać paznokci, bo paznokcie są ważne, ok? Druga rada. Bądźcie szczęśliwi. Jeśli nawet się nie dostaniecie, to może pomyślcie sobie, że to może miało tak być. Trzecia rada. Jeśli to kochacie, to walczcie. Walczcie o swoje marzenia. Na klasyce macie taką luźną atmosferę, czy przeciwnie? Ja trafiłam na wspaniałą panią profesor i normalnie po prostu na lekcjach sobie opowiadamy żarty, kawały i po prostu jest mega śmiesznie i ja kocham chodzić na klasykę, bo jestem zawsze taka podekscytowana, co będzie teraz, co teraz pani wymyśli. Więc naprawdę w ogóle z tego miejsca bardzo pozdrawiam moją panią profesor. Czy macie jakieś zadania domowe z tańca, ale nie, że coś się dowiedzieć, na przykład tylko zrobić? Teraz mamy, ponieważ jest koronawirus i teraz na przykład właśnie mamy z zadania współczesnego zadawane jakieś rzeczy, z umuzykalnienia z dawnego też musimy wysyłać pani, jak robimy coś. Z klasyki mamy lekcje online, więc dzieje się. Co jest po ósmej klasie? Po ósmej klasie jest dziewiąta klasa, czyli matura. I tak, w tej szkole można kończyć maturę, czyli ja w tym roku już nigdzie się nie wybieram i zostaję tu, trzymam się pazurami, nigdzie nie idę na jakiś matwis, na biolchem, nie.
To jest normalnie szkoła, potem dalej i jest do matury, więc jest super, bo masz potem maturę, masz dyplom tancerza, więc plus! I ostatnie już pytanie z tej serii, chyba że chcecie więcej, piszcie w komentarzach. Czy do pierwszej klasy przychodzi się mając zerowe umiejętności, czy trzeba wcześniej coś umieć? Trzeba mieć po prostu predyspozycję. Czy była może, no, że nie umieć szpagatu tak dobrze, ale jednak wiecie, być rozciągniętym. A jeśli chodzi o klasykę, to nie musicie znać żadnych podstaw takich, znaczy możecie znać podstawę, na pewno wam będzie lepiej, ale nie musicie znać całego drążka, bo uwierzcie mi, potem będziecie się nudzić, bo naprawdę wszystko macie tłumaczone, jak wygląda pierwsza pozycja, jak wygląda druga, więc niczym się nie przejmujcie i have fun, enjoy yourself. Dobra, więc mam nadzieję, że ten film wam mega pomógł. Mega pomógł i odpowiedziałam na frustrujące was pytania i najczęściej zadawane. Jeśli chcecie więcej, to piszcie w komentarzach i zapraszam was też w opisie. Macie tam mój Instagram, Snapchat, TikTok, gdzie jest mnie trochę więcej. A ja się już z wami żegnam. Dobra, więc pa, miłego dnia.